Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ. Ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Przyjdź Duchu Święty, Duchu mądrości i męstwa, rady i rozumu, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Przyjdź przez Maryję, Twoją piękną, umiłowaną oblubienicę. Przyjdź do naszych serc, przyjdź z darem słowa, przyjdź z darem wierności Twoim natchnieniom. Szala Maria malchenu, fa malacha nochysztun, i wetcham, i i Teraz pragnę skierować do Was słowo w oparciu o Psalm 113, który dzisiaj był czytany. Psalmy. Mają swoje szczególne miejsce w Piśmie Świętym. Jest właśnie Księga Psalmów, składająca się z 150 psalmów, a również jest taki zbiór psalmów od 113 do 118. Nazywa się to Wielki Hallel, czyli wielkie chwalenie, wywyższanie Boga tymi psalmami. Są psalmy chwały e, właśnie wychwalające Boga. I ten psalm jest pierwszym z nich. E, te psalmy były też e, szczególnie w tradycji żydowskiej, śpiewane e, w czasie wieczerzy paschalnej i w czasie wielkich świąt. E, w synagodze, szczególnie w świątyni, e, i w domach. Każdy więc pobożny żyd znał te psalmy na pamięć. Uczono je dzieci, aby dzieci wychwalały Boga. Więc trzeba dzieci uczyć wychwalania Boga. Trzeba uczyć pieśni chwały. Dobrze jest nawet dzieci czy młodych nauczyć jakiegoś choćby jednego psalmu, nawet krótkiego, albo Przynajmniej, żeby e, jakiś werset z Psalmu e, dzieci nauczyć. Może właśnie, nawet jeden z wersetów tego Psalmu 113. I ten Psalm jest bardzo prosty w swojej budowie. Kilka wersetów, e, które mówią o tym, że chwalcie słuzy pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, teraz i na wieki. Ten, który intonował ten psalm, zachęca wszystkich: jesteście sługami Pana, to chwalcie Jego imię, bo słudzy Pana powinni to czynić. To jest rola sług Pana. Czyli jest to słowo skierowane przede wszystkim do kapłanów, Lewitów Starego Testamentu. Czyli w Nowym Testamencie również duchowni, kapłani, zakonnice, zakonnicy są szczególnie do tego powołani, aby chwalić Pana od samego rana aż do wieczora i nawet w nocy, jako słudzy Pana, słudzy miłości. I aby wychwalać w tych pieśniach, którymi są psalmy, imię Pana. Imię Pana jest błogosławione. Imię Boga, bo Bóg się przedstawił, ja jestem, jestem, który jestem. To jest imię Boga. I Bóg się, skoro tak przedstawił, to trzeba wychwalać Jego imię. Bóg jest. Bóg jest odwieczną miłością, światłością. Bóg jest święty i sprawiedliwy. Bóg jest prawdą. E, tego jedynego Boga w trzech osobach mamy wychwalać i wielbić. Druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, stał się człowiekiem i przyjął imię Jezus. A więc trzeba nam wychwalać imię Jezus. Imię Jezusa. Niech to najświętsze imię będzie nieustannie w nas obecne w sercach, w myślach, w pamięci, w ustach. Błogosławić imię Jezusa, czyli wymawiać je ze czcią i miłością. Teraz i na wieki, czyli to będzie zadanie nasze nie tylko teraz, tutaj, ale tam na górze wieczności, w niebieskim Jeruzalem. Od schodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy. Ponad niebiosa sięga jego chwała, czyli znowu wezwanie do tego, aby od rana do wieczora wychwalać imię Pana, od wschodu aż do zachodu słońca. Przez cały dzień, kiedy człowiek trudzi się, pracuje, ma obowiązek wychwalać to przedziwne, zbawienne imię Pana. Wszystkie ludy mają to czynić. Jego chwała. Ma być tutaj również ogłaszana w taki sposób, żeby docierała do nieba. Mamy w modlitwie uwielbienia duchowo też unosić się duchem, sercem do nieba, gdzie jest nasz Pan, którego wychwalamy i pragniemy z nim w przyszłości zjednoczyć się i być z nim nieustannie. Więc niebo to nieustanna modlitwa. Tutaj na ziemi e, Modlimy się, ale także pracujemy, rozmawiamy, wykonujemy różne czynności, też odpoczywamy, jest czas na sen. Nie jest możliwe, żeby nieustannie się modlić, ale niebo to nieustanna modlitwa serc, dusz ludzkich, zbawionych, szczęśliwych. Niebo więc to nieustanna modlitwa chwały. Ten psalm nas do tego zachęca, uczy nas tego. To jest jak nasz Pan Bóg, co w dół spogląda na niebo i na ziemię. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Bóg patrzy na wszystko, przenika, obserwuje, ale czyni to dla naszego dobra. Podtrzymuje wszystko w istnieniu. Bóg stworzył ten świat i ten świat podtrzymuje, aby trwał. I Bóg spogląda na niebo i na ziemię, czyli wszystko jest przeniknięte spojrzeniem Boga, cały ten wszechświat, nasza ziemia, każdy z nas. Może być pewny, że przenika mnie teraz spojrzenie Boga, spojrzenie Jezusa, pełne miłości i dobroci. Bóg więc patrzy na mnie w taki sposób. Niech to mnie, to świadomość, ta myśl uszczęśliwia, napełnia radością. Mój Bóg wie o mnie wszystko, przenika mnie, patrzy na mnie i kocha mnie. Podnosi z prochu nędzarza, czyli z nędzy grzechów, z gnoju różnych upadków. Bóg mnie podnosi, aby już nie był nędzarzem, ale bogatym w Jego łaskę. aby nie był już ubogi, ale pełen obfitości, abym był nasycony. Pan mnie dźwiga, podnosi, bo sam siebie jestem nędzarzem, biedakiem w gnoju i w prochu, czyli w tym co najgorsze, ale kiedy Bóg podnosi mnie i dźwiga, podnosi mnie ku temu co najlepsze i najpiękniejsze ku górze, ku światłości. Więc moje życie na Ziemi to jest podnoszenie się, wznoszenie się ku górze. I nie sam to czynię, ale Bóg mnie w tym wspomaga. Dlatego nie możemy żyć tak na, na Ziemi, jakby Ziemia była celem, sensem naszego życia, działania. Jakbyśmy tu tylko mieli żyć i nic więcej. I tutaj tylko umrzeć. Rozpadną się nasze ciała. Nie, tak nie może myśleć ktoś, kto jest sługą Pana. Mój Pan jest w Górze, a jednocześnie tego nie doświadczył ten, który modlił się tym psalmem. Mój Pan może być i jest w moim sercu. I mogę go chwalić, wywyższać Jego imię w ziemi mojego serca. Niech imię Twoje, Panie, będzie błogosławione i wywyższone, umiłowane przez wszystkich. Miłujemy, miłuje Twoje przenajświętsze imię. Zywam je ze czcią, miłością i radością, bo jesteśmy Twoimi sługami, bo jestem Twoim sługą. Panie, Ty nas podnosisz z nędzy grzechu, z prochu słabości i upadków. Abyśmy byli bogatymi, pełnymi Twojej opitej łaski. Jak dobrze jest Cię wysławiać, jak dobrze jest myśleć o Tobie i być przenikniętym Twoim boskim spojrzeniem. To sprawia nam radość i już tu na Ziemi daje nam poczucie szczęścia, które jest w Tobie.